Czasami się tak zdarza, że materiały, które nagrywamy gdzieś nie wiadomo dlaczego, ukrywają nam się w naszym komputerze, nie możemy je odnaleźć. Tak było właśnie z materiałem, który nagrałem z Robertem Grudniem w Niedabylu 4 lata temu przy tablicy z nazwą miejscowości Niedabyl, pod którą jest zamontowana dodatkowa informacja, miejsce urodzenia Dionizego Czachowskiego. 22 stycznia będziemy obchodzili rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, a bez wątpienia wielkim jego przywódcą był Dionizy Czachowski. Dlatego też ucieszyło mnie, kiedy znalazłem tą naszą rozmowę z Robertem i będę mógł ją Państwu już za chwilę zaprezentować w 155. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Zapraszam serdecznie do obejrzenia tego materiału. Rodem z tej ziemi zaprasza Sławek Ziemnicki. Witaj, Robercie. Spotykamy się tym razem na Twojej ziemi, na rodzinnej ziemi, bo ten program bardzo się pięknie w to komponuje, którego jestem autorem, nosi tytuł Rodem z tej ziemi. Także stoimy przy tablicy również wyjątkowej dla Ciebie, ale myślę, że również dla wszystkich mieszkańców ziemi stromieckiej, którzy dzięki temu, jak ktoś ich odwiedza, już nie trzeba tłumaczyć, tylko wszyscy wiedzą, że tu, z tej wsi, pochodzi nasz wybitny przywódca Powstania Styczniowego, Dionizy Czachowski, ale z upamiętnieniem tego miejsca nie było tak łatwo na początku, prawda? No ponad 10 lat trwały różne moje akcje, przymiarki. To się oczywiście troszeczkę odwróciło w 2010 roku, w roku Fryderyka Chopina. Wtedy mieliśmy 200-lecie urodzin Fryderyka Chopina. Ja robiłem taki duży projekt i między innymi koncerty były także w Białobrzegach Radomskich, ale również tu w Stromcu i w kościele i w szkole. I wtedy oczywiście zaczęliśmy od Fryderyka Chopina, kuzyna Dionizego Czachowskiego, więc już było blisko, prawda, no jako Fryderyku Chopina. Brata ciotecznego. Brat cioteczny, prawda. Matka Fryderyka Chopina to Tekla Justyna Krzyżanowska, natomiast Dionizego Czachowskiego, bohatera Powstania Styczniowego, to Joanna Krzyżanowska, która tu oczywiście mieszkała, przyjeżdża do niej matka Fryderyka Chopina. No jak mówią ci najstarsi mieszkańcy Niedabyla, że tutaj Fryderyk Chopin też biega po tych łąkach i moja babcia, zresztą moja mama urodziła się też w Niedabylu i tutaj z mojej strony mamy, rodzina właśnie Trynkosów pochodzi. Mama się tu urodziła, czyli cała rodzina Trynkosów, bo moja mama pochodzi z rodziny Trynkosów. Sołtysem jest Kazimierz Trynkos, to nasz kuzyn. No murowany dom, tu ma fajny, taki no, ambitny człowiek bardzo. Ma też fajną gablotę oszklone, więc jak mamy te wszystkie uroczystości, to jak na początku czasami ludzie zrywali, więc to było pewne, że u sołtysa jak wisi za gablotą, to te informacje wszystkie są pewne. I tak od tego Fryderyka Chopina, prawda, 2010 rok, później 2013, 150. rocznica, prawda, Powstania Styczniowego. No i jeden z najwybitniejszych dowódców Powstania Styczniowego, nie tylko tej ziemi, nie tylko gór świętokrzyskich, ziemi świętokrzyskiej, ale w ogóle całego Powstania Styczniowego. No i cała ta właśnie akcja też ogólnopolska. Dla mojego projektu, który ja organizowałem, Każdy marzy się wolność, właśnie w 150. rocznicę Powstania Styczniowego, to było ponad 100 imprez w całej Polsce i zatrudnienie do tego projektu najwybitniejszych aktorów, takich jak Zbyszek Zamachowski, jak Cezary Żak, jak Alicja Węgorzewska, śpiewaczka, jak Małgorzata Walewska, czy Krzesimir Dębski. Oni właśnie wszyscy jeździli w Polsce, robili ten projekt Powstania Styczniowego, ale to było też bardzo ważne, że zaczęliśmy w Niedabylu. Urodzinami 5 kwietnia, urodzin Dionizego Czachowskiego, na tych urodzinach też wtedy byłeś. Jest nawet, pamiętam, wpis taki pamiątkowy, gdzie nam pogratulowałeś. Także to jest ważne też, taka współpraca z Tobą, że Ty właśnie szczerzesz tutaj, jako Polak, jako człowiek też z tej ziemi, właśnie regionalista, szczerzesz tej historii, przypominasz o niej i bardzo często też mi wiele różnych takich sugestii właśnie tutaj tego terenu właśnie w tych moich projektach pomogłeś, dotyczących właśnie choćby Branicy, gdzie Fryderyk Chopin też przyjeżdża, prawda, czy Jasionna, czy Radzanowa, czy Jasionna. To są te miejsca właśnie. Robercie, ale dziękuję Ci bardzo za te miłe słowa. Nie jest to audycja o mnie, jest to audycja o Tobie. Ja tylko przypomnę Państwu, dla tych Państwa, którzy nie znają Roberta, ale myślę, że chyba nie ma takich osób. Robert Grudzień, wybitny muzyk
szczególnie zasłynął z festiwalu. To twój autorski projekt muzyki organowej, tak. Który już edycja jego odbyła się. Nie to pamiętam. 26 i odbywa się w całej Polsce. W całej Polsce. To jest taki cały duży, duży projekt. Robercie, to jest zawsze dla mnie zastanawiające, skąd się rodzi taka inicjatywa, która ciebie pochłonęła, bo ja to mogę jednoznacznie stwierdzić, że to nie jest jakaś incydentalna historia, która ci się przytrafiła i zrealizowałeś jakiś projekt. Ty praktycznie tą historią zaczynasz żyć wręcz, nie wiem, czy to nie jest zagrożenie dla twojej twórczości muzycznej przypadkiem. Jak to było, kiedy, no nie wiem, dziadek, babcia opowiadali no, ci babcia się zaczęło, przy piecu na lepce, kiedy mały Robert siedział, o tym bohaterze Powstania Styczniowego, czy też gdzieś przeczytałeś w podręczniku historii, że ktoś taki jest i urodził się w Niedabylu? To znaczy to wszystko dziadek i babcia, a szczególnie moja babcia właśnie, Janina Trynko z domu Kaczor, tutaj właśnie no, stąd pochodząca, zawsze mówię o tym, że tutaj taki bohater, prawda, mieszkał, że był człowiekiem bardzo, rodzina cała jego była bardzo wierząca, że dla nich ojczyzna była najważniejsza i że tutaj przyjeżdża Fryderyk Chopin i zawsze babcia mi mówiła, jak nieraz tak na parapecie, prawda, czy gdzieś na jakichś skrzynkach grałem trochę palcem, jak miałem już 3 lata, to babcia mówiła, graj, mówi, to będziesz tak jak ten Frycek, mówi, co tu u nas po łąkach latał, prawda, a później był słynnym pianistą i kompozytorem. Także myślę, że babcia tutaj miała dobrą też rękę, ta i taka zapowiedź jak gdyby, no i też dużo udzielała się w kościele, śpiewała, bardzo ładnie śpiewała na różnych uroczystościach, do dzisiaj ją wszyscy pamiętają i myślę, że to tej babci właśnie tak się zaczęło, a moja mama jak gdyby kontynuuje, no później oczywiście po wojnie urodziła się w 1941 roku, po wojnie nie było szansy pójść do jakiejś dobrej szkoły, prawda, no, ale zawsze też mama śpiewała, mówili, że to będzie druga Hanka Bielicka, a kiedyś jak zaśpiewała na urodzinach Teresy Żelizgara, to pani Teresa Żelizgara, wielka mistrzyni, prawda, maestra, powiedziała, pani ma to, czego ja się musiała nauczyć, jest pani naturszczykiem. Także tutaj myślę, że te geny też. Obciążenie genetyczne, tak? Obciążenie genetyczne, a tu jeśli chodzi o historię, oczywiście doszedłem do takiego wniosku też kiedyś, prawda, jak połączyć historię oczywiście z muzyką, czy w ogóle z kulturą, czy ze sztuką. I to się okazało, że to jest bardzo łatwe. Gramy dalej koncerty, tylko na temat Dionizego Czachowskiego, prawda, na temat, w tym roku robimy duży projekt ogólnopolski też Powstania Warszawskiego. Wszyscy skupili się na tym, żeby organizować Powstanie Warszawskie, a przecież Powstanie Warszawskie to była walka o ojczyznę wtedy, nie tylko o samą Warszawę. Więc doszedłem do wniosku, wytłumaczyłem właśnie różnym także historykom w Polsce, którzy mówili, wiesz, to się powinno odbyć tylko w Warszawie. No i z wybitnymi różnymi historykami robiliśmy w najważniejszych miejscach w Warszawie, jak Kościół Świętego Krzyża, prawda, który między innymi odbijał ten kościół i plebanii profesor Kierząt, który był wtedy powstańcem warszawskim. Ruszyliśmy w całą Polskę, prawda, i ten projekt też się odbywa. No ale tak, jak jest, czyli jest sztuka, jest prosto, jest koncert. Namówić i takich no, tuzów ekranu, muzyki, prawda, żeby wzięli udział, czy no, chyba też korzysta z tego, że jesteś osobą bardzo znaną i cenioną wśród świata artystycznego, w którym się, mówiąc kolokwialnie, kręcisz. I jest ci zdecydowanie wolniej, łatwiej, przepraszam, tak, nawiązać kontakt, zaproponować, bo często są to rzeczy, wciąż jest to dla mnie wręcz niepokojące, że o te fakty, nieprawdopodobne rzeczy historyczne, które się wydarzyły, szczególnie w tym wypadku, kiedy rodak z naszej ziemi, prawda? Tak. Trzeba mocno pukać do tych drzwi dusz różnych urzędników. Dzwonić po 50 razy na przykład. Po 50 razy, 50 żeby razy. Zechcieli, prawda, docenić, kto im w jakimś stopniu, tak? Po kim tą spuściznę mają? Bo żyją w wolnym kraju, tak, który też w jakiś sposób. Byli ludzie, którzy się starali wcześniej, którzy ryzykowali życiem, ryzykowali, prawda, całym majątkiem. Nie jest to łatwa praca, Robercie, prawda? No nie jest to łatwa praca, ale to znaczy, ja muszę powiedzieć, że po tym, w ramach Powstania Styczniowego oczywiście było wiele osób, mówię o różnych VIP-ach mocnych, prawda, którzy no wręcz trochę się ze mną pokłócili, prawda, i doszło do takich różnych sytuacji, no zrobiliśmy wręcz nawet te projekty, bo przychodziły terminy na siłę, ale muszę powiedzieć, że po tych dwóch latach są mi wszyscy wdzięczni po prostu. Wszyscy dziękują i tak dalej. I taki był jeden z koncertów, pamiętam, parłem się z Krzesimirem Dębskim, żeby zrobić koncert na inaugurację, prawda, festiwal na Dolnym Śląsku. I starosta powiedział, wiesz, Krzesimir Dębski, Powstanie Styczniowe na rozpoczęcie festiwalu, musi być coś takiego bardziej atrakcyjnego po prostu, wiesz, żeby też młodzież przyszła. Ja mówię, nie, zrobimy Powstanie Styczniowe, bo to jest najważniejsza rocznica, po drugie Krzesimir Dębski, jeśli będzie, to będzie Warszawskie muzyka Krzesimir Dębski. Nie, to było jakby Powstanie Styczniowe. A, Styczniowe, tak. Rok temu, prawda?
2013 rok. I wyobraź sobie, że na koncercie w potężnej bazylice na Dolnym Śląsku przyszedł full ludzi. I wyszedł wtedy starosta i mówi: proszę Państwa, to jest człowiek, który po prostu powiedział, że tylko Powstanie Styczniowe i z Krzesimirem Dębskim. Innego projektu nie organizujemy. No i po prostu no, nie miałem wyjścia po prostu. Musiałem ustąpić po prostu. I cieszę się, że mamy takiego człowieka, który potrafi powiedzieć urzędnikowi: zróbmy w tym kierunku, bo to będzie po prostu o to, o co nam chodzi. No, podziękował publicznie, nawet publiczność później przychodziła do mnie i mówiła: jak on sobie ugra, prawda? Przyznał się, że zrobił jakiś błąd, prawda? Nie? Jakie to fajne było. Ale to było takie też artystyczne, także... Obejrzałem się przed chwilą w prawo, czy widać kościół stromiecki? Niestety nie widać. To znaczy kościół, jak jest jesienią późno, to już jest widać, jak liści nie ma. To jest prześwit przez drzewa. Ale ty znasz wiele kościołów w kraju, w których koncertujesz. Powiedz mi... To jest jeden z największych kościołów w Polsce. Mało kto o tym wie. Tak, mówi się, że na wsi, prawda, tak. Że grałem w kościele kiedyś. Ochman Wiesław mówił w telewizji, że grałem, mówi... w potężnej katedrze na wsi. No to jak to w potężnej katedrze na wsi? Bo ta katedra, mówi Stromcy, jest większa dwukrotnie niż katedra w Warszawie. Także to jest takie miejsce. Wystarczy przesunąć się gdzieś jakieś 200 metrów i mamy wieżę kościoła w Stromcy. A powiedz mi, czym się charakteryzuje od tej strony akustycznej ta świątynia? Czy się charakteryzuje czymś, w związku, że jest większa kubatura, czy te dźwięki, którymi wypełniasz wnętrze kościoła, jakoś się fajnie kompilują, komponują? No to jest potężny kościół, neogotycki, wybudowany, poświęcony w 1905 roku, czyli ma już ponad 100 lat. No, budowniczy ksiądz Niemotko, który wcześniej był proboszczem w Białobrzegach. Słynny, zresztą jestem honorowatelem tej gminy Stromiec, także to jest dla mnie duże wyróżnienie. 6 tytułów honorowych w Polsce ważnych miast i między innymi właśnie Stromiec i ksiądz Niemotko również. Tak, ma tytuł. Ja mam za oczywiście przypominanie tej historii, także mówię, że czasami rzeczywiście trzeba pukać, ale co jest bardzo ważne, że nagle ludzie mówią: skąd pan taki medal otrzymał? Jak to jest możliwe, że pan otrzymał tytuł honorowy obywatela? Bo bardzo często jest tak, że władza w różnych miastach w Polsce mówi: wie pan, na początku my to organizujemy dla ludzi, a pan ma taką cechę w tej działalności po prostu, że pan nagle przekonuje władzę również, mnie burmistrza po prostu. Ja mówię: no dobrze, dla ludzi, nie jest to temat, który mnie bardzo interesuje, jestem, nie wiem, matematykiem, fizykiem, prawda, na historii za bardzo się nie znam, prawda, no ale Robert Grudzin promuje z różnymi też historykami, z fachowcami, więc warto jest z nim współpracować. I nagle, wie pan, nie tylko ludzi pan przekonuje, ale przekonuje pan władzę. I ja się nie dziwię, że nagle cała rada miasta czy gminy, cały zarząd, prawda, różnych burmistrzów, prezydentów wstają i mówią: Robert Grudzin, największe wyróżnienie, tytuł honorowego obywatela miasta czy gminy, prawda? 6 takich tytułów mam w Polsce, to jest dla mnie duża sprawa, szczególnie w takiej działalności właśnie artystycznej, ale promującej właśnie no, te nasze korzenie. Wspomniałeś o tym, co robisz tak bardzo powierzchownie. Myślę, że ci z Państwa, którzy chcieliby się zapoznać dokładniej na stronie Twojej, tak. Można przeczytać wiele informacji, wiele ciekawych projektów z bogatą galerią zdjęć, gdzie można zobaczyć Roberta w akcji, Roberta Grudnia, gdzie można dowiedzieć się o wiele, wiele więcej, jak z dzisiejszej rozmowy, bo my dzisiaj, proszę Państwa, przyjechaliśmy tutaj, to Robert wymyślił to miejsce pod tą tablicą, taka skromna tablica, prawda, a jak wiele znacząca dla wszystkich obywateli ziemi stromieckiej, nawet teraz piękne słońce wychodzi, to też jakiś znak odbieram. Tak, to jest świetne powietrze, także zapraszam, Niedabyl, koło Stromca, koło Białobrzegów, Radomski powiat, Białobrzegi Radomskie. Także ja chciałbym jeszcze tak na koniec tylko powiedzieć, że... Poczekaj, Robercie, tak. Chwilę. Ja chciałbym spytać właśnie o... ostatnio mówimy o tytułach honorowy obywatel miasta, ale ostatnio spotkała Cię wyjątkowa niespodzianka. Tak. A mianowicie dostałeś odznaczenie, które dla Ciebie, jak powiedziałeś mi w rozmowie telefonicznej, jest bardzo ważne. Tak, no tutaj żołnierze Armii Krajowej właśnie wystąpili i przyznano mi medal Propatria. To jest medal właśnie dla ludzi, którzy promują właśnie historię i są związani właśnie przede wszystkim z... No, pokazywanie właśnie tej naszej historii, walki o niepodległość. Także 2 lata czekałem na taki medal. Oczywiście on jest dla mnie bardzo też istotny od takiej strony praktycznej, prawda? Jeśli ja rzeczywiście organizuję wiele projektów w Polsce, jak Powstanie Styczniowe czy Powstanie Warszawskie, no po prostu przypominamy bohaterów, to ten medal właśnie potwierdza, że mogę dalej to kontynuować, że żołnierze, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, ludzi represjonowanych mówią: panie Robercie, pan otrzymuje taki medal, dziękuję panu za to, co pan dotychczas zrobił. Także cieszę się, że ten medal mam, no i mam nadzieję, że dalej będę mógł właśnie kontynuować tą działalność właśnie na
na rzecz też naszej historii. A tak wracając jeszcze krótko do tych naszych projektów. Zawsze to były koncerty, prawda? I do tych koncertów zapraszam Małgorzatę Walewską, Alicję Węgorzewską, Zbyszka Sanasowskiego. Która, proszę Państwa, przed chwilą dzwoniła, Alicja Węgorzewska, przed chwilą dzwoniła do Roberta i musiał rozłączyć telefon, także Pani Alu, proszę wybaczyć, nagrywamy rozmowę. Ważna rozmowa tutaj ze Sławkiem, stąd też... I zawsze robiliśmy te koncerty, prawda? Cezary Żak, prawda? Konstanty Andrzej Kulka, no Wiesław Ochman, najwybitniejsi muzycy. I tak doszedłem do wniosku rzeczywiście, że nie ma co robić projektów osobno historycznych, tylko po prostu niech ci muzycy dalej śpiewają, prawda? Ale na temat. I wtedy w tym temacie jesteśmy. Fryderyka Chopina roku, powstanie styczniowego, powstanie warszawskiego. I nagle okazuje się, jak Zbyszek Zamachowski przyjechał na koncert i odkurzał stare księgi sprzed 150 lat. I po tym wszystkim, po tym koncercie, pamiętam w Lipsku, powiedział, mówi, Robert, jakie to wszystko jest ciekawe. Mówi, my nie mamy na to wszystko czasu. Mówi, całe szczęście, że jest taki facet jak Robert Grudzin, który nas po prostu stawia przez ścianę i mówi, musicie to ludziom przypominać, musicie to wszystko czytać. I na jednym też z koncertów była taka kiedyś taka rozmowa, dziennikarze zapytali, dlaczego pan bierze udział w takich projektach, prawda? Przecież są różne dyskusje. Jedni mówią, że powstanie miało sens, drugie, że nie miało sens, że ten bohater był fajny. Ja na przykład fascynuję się Dionizmem Czachowskim. Inni mówią, że nie było. Z tego co wiem, kolejna jakby twoja inicjatywa, nad którą pracuje znana dziennikarka radomska Anna Drela. Tak. Powstaje monografia, która zupełnie fragmentami odwraca to, co wiemy dzisiaj na temat Dionizego, prawda? Bo Anna, wiem, dotarła do faktów, które sama odkryła i nikt przed nią tego nie dokonał. Czy możemy się spodziewać, że ta książka niebawem się ukaże? Tak, ona będzie. No tu jeden z faktów takich podstawowych to jest oczywiście, dlatego też ten projekt po prostu z Anną Drelą i z historykami był też po to robiony, żeby właśnie poszukać gdzieś w księgach, prawda, i zajrzeć właśnie do ksiąg, które nam powiedzą no, troszkę więcej tej prawdy. I okazuje się, że w archiwach leżą pewne rzeczy, do których po prostu wystarczyło tylko sięgnąć. Że na przykład Dionizy Czachowski nie urodził się 6 kwietnia, prawda, tylko został ochrzczony 5 kwietnia w kościele właśnie w Strącu. No, czyli nie mógł się urodzić 6 kwietnia, tak. Skoro był ochrzczony 5 kwietnia. No, ale oczywiście jak robiono różne uroczystości, to dalej pisano, wiedząc, że był ochrzczony 5 kwietnia, pisano jakoś tak automatycznie, że 6 kwietnia, prawda, został urodzony. Także został ochrzczony 5 kwietnia tutaj w Strącu właśnie w kościele świętego Jana Chrzciciela. Robercie, Dionizy Czachowski to nie jedyny bohater, który pochodzi stąd, z tej ziemi. Kolejna postać, którą się zająłeś, to pułkownik Kukliński. No muszę powiedzieć, że pułkownika Kuklińskiego na dobre odtworzyliśmy w Polsce. Pomogli mi w tym chłopcy z rajdu katyńskiego. Przyjechali na motorach, prawda, byli w kościele na mszy. Jeździli po wszystkich wsiach, z którymi w dzieciństwie właśnie i później też był związany pułkownik Ryszard Kukliński. To są właśnie wieś Niedabyl, gdzie tu jesteśmy. Tu się urodziło 5 braci. Ojca pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, czyli ojciec pułkownika to był Stanisław, miał 5 braci i 1 siostrę. I ta jedna siostra właśnie, Janna Kuklińska, była w rodzinie Strynkosami. Moja mama, oni razem tutaj mieszkali, także byliśmy w jednej rodzinie. Znowu pułkownika Kuklińskiego, ojca Stanisława podawała do chrztu moja prababcia, Marianna Stanisława Skrońska. Także no jak to dawniej na wsi było, po prostu dzieci było dużo, 7, 10, prawda? I z sąsiadami się w zgodzie żyło, razem pracowało i też te rodzinne rzeczywiście były też bliskie. Także tutaj ten rajd bardzo ładnie wyszedł i obok tutaj Niedabyla oczywiście byliśmy w Strącu, gdzie w kościele był ochrzczony ojciec właśnie pułkownika Ryszarda Kuklińskiego w Duskiej Woli. Tutaj obok 2 kilometry, tak patrząc w lewą stronę, wychowywała się matka pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, Anka Kuklińska. Tutaj właśnie w tej wsi mieszka dzisiaj w Warszawie, oczywiście tu się urodził Roman Barsz. Rocznik 1830, rocznik pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. Czy Leon Barsz, który jest prezesem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowych w Białobrzegach, honorowy, wybitna postać również, która razem działała z braćmi pułkownika Kuklińskiego, tak, w konspiracji. Pomagali po prostu pułkownikowi. No świat teraz zobaczył to, co się dzieje, prawda, z Putinem i tak dalej. Pamiętam takie zdjęcie pułkownika Kuklińskiego może nie przy tej tablicy, pewnie to była inna tablica. To znaczy bez informacji tej Dionizego Czachowskiego jeszcze, tak. Gdzie stoi pułkownik Kukliński przy... I Roman Barsz, tak. I Roman Barsz. To było tam z drugiej strony właśnie. Aha, tak. z drugiej strony. Starej wsi. A później jak oni już wyjeżdżali, jak kręcili ten film, bo to jest gry wojenne właśnie nakręcone pułkowniku Kuklińskim, to też była przy tym telewizja amerykańska. Oczywiście tego
Tego tutaj też ktoś widać, że chciał troszeczkę uszkodzić gdzieś chyba traktorem po prostu, jak był, ale chociaż tu nie ma pola. Natomiast ten znak leżał po prostu. I oni jak wyjeżdżali, to zobaczyli, że ten znak leży, prawda? I pamiętam, jak gry wojenne oglądaliśmy pierwszy raz, prawda, i podnoszono ten znak, to ja wtedy od razu mówię, widząc, prawda, tutaj też przyjaciół domostwa i tak dalej, że to jest niedabyl. I znajomi w Warszawie mówią, no ale słuchaj, no przecież jeszcze nie widzimy nazwy, skąd wiesz, że to jest niedabyl? No wiedziałem po prostu, bo tu się po zabudowaniach tak. Bodajże państwa morawskich tutaj, tak. Pierwsze. Tak, tak. To też moi przyjaciele. Ja muszę powiedzieć, że właśnie ja się cieszę, że ta akcja cała z dzielnicy w Czachowskim, zresztą to, co jest ważne, to co mówią ci moi tu przyjaciele, ale też to, co mi zawsze Zbyszek Zamachowski. Jak właśnie go zapytała telewizja na jednym z naszych projektów powstania styczniowego, dlaczego on robi ten projekt, prawda? Wiadomo, że gra i w kabaretach i w różnych wspaniałych, zresztą aktor szczególnie, prawda, w reżyserii, prawda, Kieślowskiego, jego filmy, to on powiedział jedną rzecz po prostu. Z czym by Robert do mnie zadzwonił, to ja po prostu zawsze mu przeczytam, zawsze to zrobię. Dlatego, że facet mi oczywiście często stawia przez ścianę, po prostu, że nie mam innego wyjścia, prawda, bo jest akurat taki temat, ale nigdy Robert po prostu mnie nie wpuścił w jakąś ślepą uliczkę, prawda, nie? To, co on zawsze robi, to wszystko ma sens. A to, że często to są ciężkie tematy, ciężkie projekty, że do tego trzeba się przygotować, prawda, że musimy coś odkurzyć sprzed 150 lat, to jest inna rzecz po prostu. Ale zawsze, jeśli Robert Guzin do mnie zadzwoni i on jedyny, to w takie projekty historyczne będę wchodził, mimo że będą tacy, którzy będą po prostu inaczej uważali. I to, co Zbyszek Zamachowski też powiedział na jednym z koncertów, bardzo ważne, że po tym wszystkim wiele osób nawet go pytało, dlaczego w takim projekcie brałeś udział? Mówię, no przecież mówię, mnie bardzo to wszystko się podoba, dzisiaj są troszkę inne czasy i tak dalej. On powiedział, zadzwonił do mnie Robert Guzin. On organizuje duży projekt, byłem mu potrzebny, prawda, i dlatego pojechałem. Proszę Państwa, czasami szukamy bohaterów gdzieś daleko. Czasami sięgamy do jakiejś literatury po to, żeby dotrzeć do sylwetek, z których jesteśmy dumni, gdzie poznajemy ich życiorysy. A często bywa tak, że ci bohaterowie mieszkają tu, tuż za naszym płotem, za naszym ogrodzeniem, a czasami w naszej wsi, w malutkiej wsi, gdzie wychowała się nasza babcia, dziadek. I takich bohaterów... Jesteś szczęściarzem w sumie, bo takich bohaterów masz pod ręką. Nimi się zająłeś bardzo profesjonalnie, promując przy żyjące okazji... rodziny są jeszcze tak. Te, które żyją, potwierdzają. I przy okazji promując w sposób wyjątkowy, nie tanimi chwytami marketingowymi, to. Tylko konkretnymi postaciami, Robercie, które rozsławiają tą ziemię, ziemię stromiecką, ziemię białobrzeską. Już teraz, proszę Państwa, każdy wie, kto się trochę interesuje historią, gdzie jest niedabyl. I nie ma problemu, żeby tutaj trafił. Robercie, na koniec chciałbym spytać o stronę muzyczną, bo zajęliśmy się historią. Czy w tej chwili nad czymś pracujesz, co Cię pochłania przy instrumencie? Jakaś kompozycja, która się rodzi? A może kolejny projekt masz gdzieś tam z tyłu głowy, którym się chce zająć, powiedzmy, w przyszłym roku. To znaczy jeszcze jestem cały czas w temacie Powstania Warszawskiego, dlatego to było 63 dni do 3 października. Jeszcze ten projekt odbywa się systematycznie i specjalnie to nie było łatwe. Oczywiście na rozpoczęcie właśnie tego projektu, czyli tych koncertów, spotkań, napisałem preludium Powstanie 1944. No, muzyka po prostu tak jest tak jak obraz, troszkę jak film po prostu. No, musi troszkę pokazać inną akcję niż powstanie styczniowe, niż rzeczy, które dotychczas robiłem, na przykład czy dla papieża, czy dla bohaterów takich jak Dionizy Czachowski. I muszę powiedzieć, to nawet wielu dziennikarzy, prawda, i różnych, prawda, znajomych i muzyków twierdzi, że to powstanie warszawskie no, w tej muzyce jest po prostu, że oni rozpoczynając akcję właśnie koncertu, pokazuje jak gdyby od razu w jakiś sposób scenerię, prawda, że jest taka ilustracja programowa. Także cieszę się i jak gdyby czy też... jest dostępna ścieżka dźwiękowa tego preludium twojego? Czy jest, gdzieś jest nagrane? Jest na YouTubie. Bo ja tak. Na przykład chciałbym, żeby Państwo tuż po naszej rozmowie mogli po zakończeniu tej rozmowy, chciałbym zamknąć tą naszą rozmowę właśnie tym preludium. Czy wyrażasz na to zgodę? Tak, wyrażam zgodę, tak. Także na stronie grudzień.pl jest sporo też mojej informacji, prawda, muzyki też właśnie, którą ja tworzę i tworzę z różnymi innymi artystami. No i oczywiście jesteśmy dostępni na Facebooku, prawda, to są dzisiaj takie portale, prawda, na szybko, że można mieć ten rzeczywiście kontakt. One też pomagają właśnie w promocji
Wiem, że jak robiłem właśnie na początku, ruszałem od Niedabyla, jak gdyby od tej wsi, no to tutaj ma kilka osób, tylko prawda, profil na swój na Facebooku, prawda? Natomiast tych moich gości plus twoich i tak dalej, to się robi setki tysięcy. Tak. I nagle rzeczywiście może tysiąc ludzi, czyliś, prawda, czy kilka tysięcy dowiedzieć się o tej ważnej naszej jakiejś inicjatywie. Także to dzisiaj to wszystko w internecie pomaga, ale też ważna jest właśnie współpraca, tak jak z tobą, ludźmi, którzy po prostu tutaj na miejscu mieszkają. Ja zawsze mówię do mieszkańców Niedabyla, prawda, że oni są najważniejsi, bo my wyjeżdżamy na chwilę. Ja tu mam działkę, tutaj mama tu moja często bywa, tu przyjeżdżam, ale wyjeżdżam gdzieś w świat, a ci ludzie tu są cały czas. Mówię, pilnujcie tego znaku, ten znak już jest drugi rok, prawda, specjalnie pokazana jest informacja, kto tu się urodził. Ja też tłumaczyłem na przykład mieszkańcy i tłumaczyłem władzom, dlaczego się upieram, żeby tu była informacja. Dlatego, że muszę Państwu powiedzieć, że coraz popularniejsze są oczywiście kłady, rowery, ludzie tutaj, turyści, są piesze różne, prawda, grupy, które przychodzą specjalnie podczas wakacji, bo tu jest niedaleko ten rezerwat Majdan, prawda, Majdan, tak. Tu są te ścieżki z Białobrzegu przez Brzeźce, także tutaj jest masa ludzi i ci ludzie wiecznie szukali tego Dionizego Czachowskiego i tutaj troszeczkę jest też warszawiaków i zaglądali do kogoś, prawda, pukali i mówię, proszę Państwa, gdzie tu jest Dionizy Czachowski? No to ci warszawiacy mówią, tu taki nie mieszka po prostu, a mieszkańcy ci starsi wiedzą, że to był dwór, prawda, że to były trzy stawy, zresztą my na te trzy stawy za chwilę się udamy. I żeby uniknąć też takiej sytuacji, żeby ci mieszkańcy sobie spokojnie żyli, prawda, postawiliśmy dwie tablice, prawda, jedna informująca przy wjeździe, a druga tam, gdzie mniej więcej około, prawda, przy ulicy, koło dworu, prawda, jest informacja już bardziej szczegółowa, kawałek życiorysu. Tak. Jest nawet ulica koło dworu? Znaczy nie, jest w ulicy tutaj tej głównej koło dworu, jest tablica, prawda, gdzie jest dokładna informacja, prawda, już taka troszeczkę rozszerzona odnośnie właśnie życiorysu Dionizego Czachowskiego. Robercie, a teraz się udajemy na wspomniane przez Ciebie miejsce, gdzie stał dwór Dionizego, pułkownika Dionizego Czachowskiego w Niedabylu. Rodem z tej ziemi zaprasza Sławek Ziemnicki.